Cześć, z tej strony Łukasz, Szafa z Grami i chciałbym Wam dzisiaj przypomnieć o jednej z zapomnianych perełek polskiej produkcji pod tytułem Eskadra. Witam Was w najdłużej powstającej recenzji gry na moim kanale. Nagrałem ją ponad rok temu i pamiętam, że było z nią dość sporo problemów, a w momencie, kiedy już została nagrana, odezwał się do mnie jeden z twórców gry i dorzucił parę ciekawostek i musiałem nagrywać wszystko od nowa i wtedy jakoś temat zarzuciłem, więc witam Was ponownie w filmie o grze Eskadra na Amigę. Gra powstała w 1996 roku, wyprodukowana przez Sun Productions. Była to niestety ich pierwsza i ostatnia gra, a została wydana przez LK Avalon i na szczęście to nie była ich ostatnia gra, którą wydali. Możecie się zastanawiać, czemu w zasadzie opisuję tak małą gierkę, jaką jest niepozorna Eskadra, ale jakiś czas temu stwierdziłem, że hej, świat nie kończy się na Wiedźminie 3 i Robbo i warto też opisywać gierki, które być może nie zarysowały się tak mocno w historii polskiego game devu, ale z jakiegoś powodu myślę, że warto o nich wspomnieć. Eskadra to jest gra, którą pamiętam z lat może nie 90., gdzieś bliżej 2000. Grałem w nią już na PC-cie, musiał to być jakiś emulator. I zapamiętałem ją dość dobrze z tego względu, że miała taką zapadającą w pamięci grafikę i też całkiem niezły gameplay, który niestety ale rozwijał skrzydła dopiero w przypadku, kiedy grało się z kolegami, których na tamten czas zbyt wielu nie miałem, więc musiałem grać z komputerowymi przeciwnikami. Ale myślę, że zaczniemy od początku, czyli od fabuły, ponieważ tak, gra o strzelaniu się samolocikami na jednej z czterech plansz ma swoją fabułę i jest ona super swojska. Opowiada ona o trzech sąsiadach na jakiejś wsi, którzy dzielili swoje pola, gdzie pewnie sadzili cebulę albo inne buraki i pewnej nocy była wichura i błyskawica zniszczyła płot dzielący te ich pola i kiedy budzili się rano, nie byli w stanie się dogadać co do tego, gdzie stał ten płot graniczny, więc jak to w Polsce bywa, postanowili rozwiązać problem siłowo, wskoczyli do swoich aeroplanów i w przestworzach mają rozstrzygnąć to, kto ma rację, czyli jest tak dość mocno po polsku. Gracz może wcielić się w jednego z trzech wieśniaków, którzy znaleźli licencję pilota w paczce po chipsach i potem tam Felek, jak oni się nazywali? Oni mieli swoje imiona, to jest niesamowite. Zdzichu, Felek i Jachu. Każdy z nich ma inny samolot, każdy z nich ma inny kolor. Każdy ma, jest graficznie przedstawiony z twarzy, więc różnią się od siebie. I jeżeli nie mamy kolegów, to resztę przeciwników zastąpi nam komputer. Jednak osobiście polecałbym znalezienie albo zmuszenie swoich znajomych do zagrania z nami. Jeżeli chodzi o sam gameplay Eskadry, to jest on dość prosty. Możemy walczyć na jednej z czterech plansz, które różnią się od siebie klimatem. Mamy miasto, mamy piramidy i tak dalej. Każda z plansz ma też osobną muzykę, która dość nieźle wpada w ucho. Jednak nie jestem ekspertem muzycznym, więc zostawię Wam do oceny, czy jest spoko, czy nie. Ja mogę skupić się tylko i wyłącznie na gameplayu, który jest całkiem niezły, jeżeli gra się samemu. Tak jak wspominałem już wcześniej, możemy zastąpić resztę graczy sztuczną inteligencją Amigi. Jednak działa ona dość prosto i nie ukrywam, że ta zabawa dość szybko staje się monotonna. Eskadra ewidentnie rozwija skrzydła z kolegami albo koleżankami. To tam mamy pod ręką. Jeżeli chodzi o sam gameplay, jest on niestety dość prosty, opiera się mniej więcej na założeniach Jet Strike czy Wings of Fury, czyli latamy sobie samolocikiem widzianym z boku, możemy strzelać, możemy lecieć do góry, możemy lecieć w dół, możemy robić beczkę i to niestety jest koniec naszych możliwości, co dość mocno spłyca samą taktykę i możliwości manewrowania przy przeciwnikach. Przydałoby się też jakieś dodatkowe ruchy, ale na pewno przydałoby się sterowanie ciągiem naszej maszyny, żebyśmy mogli zwolnić i pozwolić naszemu przeciwnikowi, który jest na naszym ogonie, nas wyprzedzić. Tego nam troszeczkę w tej grze brakuje. Fajnym dodatkiem do rozgrywki są bonusy pojawiające się na planszy. Możemy sobie odnowić energię, możemy zyskać samonaprowadzającą rakietę, albo możemy zyskać lepszy karabin i
to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nasze taktyczne możliwości. Także granie z botami jest dość monotonne, a w momencie, kiedy do rozrywki wchodzi też opcja ludzkiego błędu, to nie ukrywam, że gra mocno zyskuje. Dodatkowym utrudnieniem są jeszcze latające ptaszki po ekranie, które jeśli wpadną nam w nasz wirnik, to zabierają nam energię. I fajnym pomysłem było to, że energia pokazywana jest w formie portretów tych trzech wieśniaków latających sobie na samolotach i w momencie, kiedy energię tracą, to zamieniają się w takie upiorne czaszki i w momencie, kiedy już ktoś jest totalnym kościotrupem, to po prostu umiera. Ciekawostką jest fakt, że Sun Productions miał problemy z wydaniem tej gry. Żaden z wydawców już w 1996 roku nie był zbyt chętny do tego, aby wydawać grę na Amigę, która już gdzieś tam powoli sobie odchodziła w niebyt. Tak, wiem, że amigowcy w tym momencie mnie zagryną, ale tak troszeczkę było, jeżeli przynajmniej chodzi o ten mainstream. I w tym momencie na białym koniu wchodzi... LK Avalon, który w tamtym czasie wydawał praktycznie wszystko, no wiem, że nie wszystko, ale wydawał dość sporo rzeczy i także na Amigi. I zgodzili się na wydanie Eskadry pod dwoma warunkami. Pierwszym warunkiem była zmiana nazwy, ponieważ Eskadra nie nazywała się początkowo Eskadrą, nazywała się Sąsiedzi. Pokażę wam tutaj właśnie fragmencik dema dostarczonego mi przez twórcę i to był ten powód, przez który musiałem nagrywać wszystko od nowa rok później. Drugim warunkiem było to, aby gra działała na gołej Amidze 500, więc nie wiem, czy do końca to jest goła Amiga 500, ponieważ wymaga 1 MB RAMu, więc to chyba nie jest taka do końca goła Amiga, natomiast twórca podkreślał w wywiadzie, że LK Avalon wymagał, aby gra chodziła na Amigach 500 i to też zostało spełnione. Gra pomimo tych niskich wymagań wygląda naprawdę nieźle dzięki temu dość charakterystycznemu stylowi graficznemu i żałuję, że nie powstało więcej gier tych twórców, ponieważ faktycznie ta grafika była bardzo fajna, była wyróżniająca się. Każdy z tych samolotów miał własne też animacje, wyglądał troszeczkę inaczej, więc szkoda, że chłopaki nie rozwinęli skrzydeł w kolejnych produkcjach. I to, co też było fajne w tej grze, to był taki troszeczkę, to był takie nastawienie na pacyfizm mimo wszystko. Jeden z twórców w wywiadach stwierdził, że był ogólnie miał dość pacyfistyczne podejście do życia i zależało mu na tym, aby koniec końców sąsiedzi się godzili i faktycznie tak jest, pomimo tego, że zwycięzca może być tylko jeden, to po każdej zakończonej walce witam nas animacja, czy witają nas takie plansze końcowe, na której nasi sąsiedzi się oczywiście przy flaszce godzą i wracają do domu skonsumować pewnie kolejną flaszkę. Jeżeli chodzi o przyjęcie gry przez polską prasę, była ona dość chłodno przyjęta. Secret Service i Top Secret wdali oceny tak gdzieś w okolicach 5-6 punktów, ogólnie narzekając na nudę i widać tutaj, że ewidentnie grali samemu, a tak jak wspominałem wcześniej, z kolegami zdecydowanie robi się ciekawiej. To też jest takie moje przemyślenie na koniec, że ta gra jest idealna do zrobienia jakiegoś remake'u, w wersji nie wiem, na komórki chociażby, gdzie po dodaniu jeszcze nie wiem, dwóch ruchów samolotem, jakichś dodatkowych bonusów, uważam, że ta gra byłaby idealną produkcją też na jakieś growe konwenty do turniei. Ale to są takie, wiadomo, moje marzenia z kosmosu. Prawdopodobnie to się nigdy nie stanie, ale kto wie, może komuś wejdę na ambicje, może twórcom. Także z mojej strony to tyle. Osobiście polecam, jeżeli macie z kim pograć, jeżeli nie, no to warto odpalić, żeby sobie poczuć ten klimacik dawnych czasów, odhaczyć grę i ewentualnie odłożyć na półkę, jeżeli ktoś ma takie piękne pudełko, a jak nie ma, to może sobie po prostu zostawić te pliki na komputerze. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy waszej opinii na temat tej gry i jestem też ciekawy waszej opinii na temat takich troszeczkę luźniejszych materiałów o mniejszych grach, ponieważ nie ukrywam, że ciekawią mnie one troszeczkę bardziej niż klepanie 15 raz materiału o Kajko i Kokoszu czy innych znanych grach. Powstało w tamtych czasach też bardzo dużo maleńkiej produkcji, które myślę, że zasługują na mniejszą czy większą uwagę. Dajcie znać, co o tym myślicie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.